Słuchajcie, kotki, witam was bardzo serdecznie. Wszyscy dotarli do przedszkola? Nikt nie zakopał się w śniegu? No my dotarliśmy, ale chyba nasi koledzy i koleżanki nie, bo jest nas dzisiaj mało. Mało was jest, no widzę, że wszystkich was nie ma dzisiaj w grupie. Słuchajcie, chciałabym wam coś powiedzieć. W waszym przedszkolu, w waszej sali znajduje się pewien drogocenny skarb. Rozglądnijcie się gdzieś po sali i zobaczcie, czy go widzicie. Tak, to może... Jest tam coś, to może jedna z osób pójdzie i przyniesie to coś. Patryczku, idź. Przynieś tam z szyi. No wiem, gdzie to było. No to wiem. No, przynieś. Przynieś. Ale to będzie chyba. Takie coś znaleźliśmy. Słuchajcie, to na razie nie otwieramy tego. Patryk może spokojnie trzymać to na kolanach, bo jest mężczyzną, więc na pewno ma dużo sił, a to trochę waży. Trzymaj to. A my sobie teraz porozmawiamy. Chwilę, posłuchajcie, powiedzcie mi, czego człowiek potrzebuje w życiu? Co jest takiego ważnego w życiu każdego człowieka? Jak myślicie? Ola? Ola, co ty potrzebujesz? Co lubisz mieć koło siebie? Albo kogo? Lalkę. Co jeszcze? Pola. Dotę. Czyli Pola też lalkę. Ale ty to nie dziecko. Ania? Zabawki. A, to wymieniacie zabaweczki? Zabawki. A na przykład z ludzi. Lubicie mieć koło siebie kogoś? Ja lubię tatę. Wiedzę co dla ciebie. Ja mamę. Mamę, tatę. Proszę. Ja mamę. A ja mieszkę i Czyli lubicie mieć koło siebie rzeczy, które są dla was ważne, albo osoby, tak? Bo mamę i tatę, czy ukochaną zabawkę, to co robicie? Kochacie, tak, są one ważne. No to teraz, Patryczku, spróbuj otworzyć kuferek i zobacz, co jest w środku. Wyjmij to coś, co jest w środku. Co to jest, Patryk? Serce. No to dobrze. To może zaczniemy, Patryk, od ciebie. Odstaw już tą szkatułkę na podłogę, żeby ci nie przeszkadzała. Ja ci powiem. Patryku, powiedz mi, jakie jest to serce? Jakie jest to serduszko? Czerwone. Czerwone. To teraz podaj to serduszko koleżance obok ciebie. Jak masz na imię? Martynka. To powiedz mi, oprócz tego, że jest czerwone, to jakie to serduszko jeszcze jest? Ma biały napis, ale ono jest twarde. Dotykaj je, sprawdź jakie ono jest w dotyku. Jakie jest Martynka miękkie czy twarde? Powiedz jeszcze raz, jakie ono jest? Miękkie. To teraz podaj koledze obok ciebie. Jakie jeszcze jest to serduszko? A jak się do niego przytulisz, to jest zimne, miłe, ciepłe? Ciepłe. Jest ciepłe.
No to teraz podaj tu do przodu. Super. No, Pola, jakie może jeszcze być to serduszko? Jest miękkie. Jest miękkie, no to już Martynka mówiła, że jest miękkie. A jakie jeszcze jest? Jest szorstkie, miłe? No. No to jakie? Szorstkie jest? Szorstkie? Drapiena? Czy jakie jest? Miłe. To podaj teraz Hani. No. Jakie jest jeszcze? Można go zawiesić i można go mieć zawsze koło siebie na przykład, tak? Mhm. To podaj dalej koleżance. Jakie to serduszko jeszcze jest? Spróbuję określić. Takie nieprzyjemne, nie chcemy go? Czy raczej byśmy chcieli go trzymać? Czy jest, jest takie miłe, tak? Delikatne. Ola, a ty coś jeszcze wymyślisz? Jest bardzo puchate. Jest takie puchate, tak, czyli z tym serduszkiem wiążą nam się same takie dobre myśli i takie dobre cechy, prawda? Miłe, ciepłe, czerwone, delikatne. Macie rację. Słuchajcie, już niedługo przed nami w niedzielę jakieś święto, które nam się wszystkim kojarzy z walentynkami, z kartkami, z upominkami. No już wam trochę podpowiedziałam, co to będzie za święto. Ukochańców. Jak się ono nazywa? Święto ukochańców, święto zakochanych, czyli inaczej Walentynki. Słuchajcie, a czy mi możecie powiedzieć, co to znaczy, że się kogoś kocha? Jak myślicie, co to znaczy, że się kogoś kocha? Co to znaczy? Daje mi się plenem. Na przykład. Hmm. Co jeszcze? Ania. Liściki. Kochamy się. Kochamy się. A jak są ludzie zakochani, to jak się zachowują? No właśnie, dają sobie prezenty, liściki. Co jeszcze? Grzeczni są. Są dla siebie grzeczni, mili, tak? Mhm. Dają coś, dają jedzenie albo rysują. Hania, co jeszcze? Będzie zakochany, daje Kwiaty. Kwiaty ze zimą. Dobrze. A ja mam takie pytanie. A jak osoby, które się kochają, się ze sobą pokłócą? Czy oni nagle się przestają kochać, czy nie? Jak myślicie? Jak się kłócą, to też się kochają. Jak się kłócą, to też się kochają? Mhm. Wy też tak uważacie? Tak. To teraz chciałabym, żebyśmy wspólnie przeczytali książeczkę. Ale będziecie mi musieli tą książeczkę pomóc czytać. Dobrze? Zgadzacie się? Nie, czytać. Zobaczcie, ta książeczka wygląda tak. Jest to książeczka pod tytułem Miłość. I my sobie o tej miłości poczytamy. Jest to miłość. Właśnie, powiedzieliście, że lubicie koło siebie mieć kogoś, kogo kochacie. Na przykład lalkę. Ale część z was powiedziała na przykład mamę i tatę. I tu będzie książeczka o miłości, którą darzą rodzice swoje dziecko. Tutaj będzie przede wszystkim mama, ale wasi tatuciowie też was bardzo kochają. To ja spróbuję wam włączyć, ponieważ będziecie razem ze mną czytać tą książeczkę, to musicie mi tutaj też coś widzieć. Widzicie obrazki? No to dobrze, teraz nie będziecie widzieć mnie, będziecie widzieć strony książeczki.
Na tym obrazku jest mama i mały chłopczyk. Ten chłopczyk ma na imię Archibald. Pora już kłaść się spać. Mama przychodzi uściskać Archibalda na dobranoc. Śpi dobrze, kochanie, mówi do niego. Powiedz, mamo, czy będziesz mnie kochać całe życie? Pyta Archibald. No cóż, zdradzę ci pewien sekret, odpowiada mama. Czy chcecie się dowiedzieć, jaki sekret zdradziła mama chłopcu? Tak. No to patrzcie dalej. Kocham cię, od kiedy się znamy. Jaki tu jest Archibald? Mały, popatrzcie, jest chyba jeszcze nawet z mamą w szpitalu, czyli dopiero się urodził. A nawet jeszcze dłużej. Słuchajcie, widzicie tu gdzieś Archibalda? Nie, jest w brzuszku. Jest w brzuszku, czyli zobaczcie, rodzice kochali chłopca, nawet jak go jeszcze nie widzieli. Kocham cię, kiedy to widzisz. Co tutaj mama kupuje chłopcu? Batę. Batę, czyli dostaje taki prezent od mamy. Kocham cię, kiedy tego nie widzisz. Zobaczcie, co tu się stało. A czy ten wazon sam się rozwalił? Nie. Co się stało najprawdopodobniej? Zobaczcie, jaką minę ma chłopiec. Bo dziecko to rozwaliło. Tak, Archibald stłukł wazon. I zobaczcie na minę mamy. Czy ta mina jest wesoła? Nie. A jaka? Zła! Mama chyba złości się trochę na Archibalda i jest jej smutno, bo być może ten wazon był jej ulubionym. Ale czy mama wtedy też kocha chłopca? Tak, nawet jak się złości, to też kocha swojego synka. Kocham cię, kiedy robisz coś jak ja. Co tutaj robi mama z chłopcem? Malują. Malują. Kocham cię, kiedy robisz to po swojemu. Co robi Archibald? Maluje po ścianie. A można malować po ścianach? Nie. Nie, na pewno rodzice nie są z tego powodu zadowoleni, ale nadal kochają swoje dziecko. Kocham cię, kiedy jesteś najładniejszy. Zobaczcie, jaki przystojniak z niego. I kiedy dostrzegam to tylko ja? Jak tu Archibald wygląda? Jest chory, ma jakąś wysypkę. Ładnie wygląda? Jest przystojny, tak jak na poprzednim zdjęciu? Nie. Nie, jest trochę brzydki, ale i tak mama go kocha. Kocham cię, kiedy maszerujesz jak duży chłopiec. I kiedy to ze mnie robisz wielkoluda. Zobaczcie, mamie na pewno jest bardzo ciężko wspinać się pod górę z synkiem na ramionach, prawda? Kocham cię, kiedy jesteś blisko. I kiedy blisko jest awantura. Co zrobił Archibald? Zobaczcie. Co tam leży na podłodze? Papierki. Papierki. Po czym są te papierki? Okienko. No właśnie. Chyba mama się zezłościła, bo Archibald zjadł dużo cukierków bez pozwolenia. Ale czy wtedy, kiedy mama jest zła, dalej kocha Archibalda? Tak. Tak. Nadal kocha jego Archibalda, nawet kiedy będzie musiała dać mu na przykład jakąś karę za złe zachowanie. Kocham cię, kiedy odnosisz sukces. Zobaczcie. Uczy się jeździć chłopiec na nartach. I kiedy wszystko jeszcze przed tobą. Chyba coś mu nie wyszło, prawda? Właśnie wywalił. Wywalił się, no ale uczy się jeździć na nartach, więc nie zawsze na początku na pewno będzie mu ciężko. Kocham cię, kiedy o mnie pamiętasz. Co tutaj daje chłopiec mamie?
upominek? Jakiś upominek? Mhm. I kocham cię, kiedy o mnie zapominasz. Tutaj Archibald bawi cię razem z jakimś kolegą, z jakimś chłopcem. Zobaczcie, kocham cię, kiedy o tobie pamiętam. Ale dostał chłopiec wielki prezent. Jaka jest jego mina? Szczęśliwa! Jest szczęśliwy. Mama też jest szczęśliwa, że chłopcu podoba cię pewnie prezent, że się ucieszył. Kocham cię, kiedy o tobie zapominam. Czasem rodzice wychodzą na przykład gdzieś bez swoich dzieci. I wam się wydaje, że wtedy jesteście samotni, bo rodzice was nie kochają i zostawiają was samych. A to nieprawda. Rodzice wtedy też pamiętają o swoich dzieciach, tak? Tak. Kocham cię, kiedy wyruszasz na wojnę. Zobaczcie, z kim tu walczy Archie? Ze smokiem! Ze smokiem, czyli jest rycerzem, tak? Mhm. I kiedy zmieniasz zdanie, czy widzicie, kogo przestraszył cię ten dzielny rycerz, który walczył ze smokiem? Nie ma, pająka. Pająka się przestraszył. A czy pająk jest mały czy duży? Mały. Mały. A smok jaki był? Duży. No widzicie? I taki dzielny rycerz, który walczył ze smokiem, boi się pająka. Ja nigdy tak nie będę. Kocham cię, kiedy ładnie pachniesz. I kiedy to bez znaczenia. Czy tutaj ładnie pachnie chłopiec? Nie. Nie. A jak wygląda? Jak wygląda? Jest jak cały. Brudny. I śmierdzi. Tak, jest upłocony, bo grał w piłkę. Kocham cię, kiedy jesteś sobą. Co ten Archie tu robi? Chyba nieźle psoci, prawda? Wy też tak robicie w domu czasami? Psocicie? Pomaga. A ja umiem, a jak będzie ciepło, to ja będę robiła z Mikołajem. Ja z Mikołajem będę robiła Mikołajem. No tak chyba czasami każde dziecko robi tak trochę. Figlutkę, robię, psoci. Ja nie robię. Nie? Ale co? Ja będę skakała, co robi, to wrócił na wszystko gabunię. Tak się zdarza właśnie. Ja wychodziłam się z kobietą, a ja nigdy tak nie robiłam. Dobrze, słuchajcie, to ja widzę, że wy tutaj bardzo utożsamiliście się z tym chłopcem i wiecie, co to znaczy, ale zobaczcie. Oprócz tego, że chłopiec psoci, to czasami jest grzeczny. I mama też go kocha wtedy, kiedy go nie poznaje, bo jest taki grzeczny. Kocham cię, kiedy mnie słuchasz. I kiedy to moja kolej. Zobaczcie, jakieś marzenia swoje opowiada chłopiec mamie. Chyba lubi być piratem. Kocham cię, kiedy zachowujesz się jak trzeba. I kiedy ci przechodzi. Czy on się tutaj grzecznie zachowuje? Słuchajcie. To chyba dość niebezpieczna zabawa huśtać się na żyrandorze. Nie znam mamy. Czy mama jest zadowolona, jak tak robi chłopiec? Nie, mama się martwi, bo może sobie zrobić coś złego. Kocham cię, kiedy jesteśmy razem. Co robi chłopiec z mamą? Puszczają latawiec. Brawo.
Ale mama kocha też synka, kiedy nie są razem, kiedy on spędza czas na przykład ze swoim tatą. Na przykład łowią ryby. Kocham cię, bo jesteś moim dzieckiem. Zobaczcie. Ale nigdy nie będziesz tylko mój, bo każdy człowiek najpierw jest mały, a później dorasta, staje się dorosły i będzie decydował o sobie. I mama, nawet kiedy człowiek jest dorosły, na przykład ja mam już swoją mamę, ale mam też już swoją rodzinę i swoje dzieci, to moja mama nadal mnie kocha. Mimo, że ja już jestem duża, nie mieszkam z nią, założyłam własną rodzinę, to dalej rodzice kochają swoje dzieci. No cóż, teraz już wiesz, to właśnie cały mój sekret. Kocham cię każdego dnia. I tak już pozostanie. Zobaczcie, kim może zostać, kiedy kocha mama Arciego. Nawet jak ma różne marzenia i wymyśla, kim on by chciał być. Kogo tu widzicie? O tutaj, w takich czerwonych spodniach. Kto to jest? Nie, to jakiś chyba ma pistolety. Cowboy! Cowboy! A w tej dużej białej czapce na głowie? Kucharz! A tu jak leży i pisze? To może chce zostać kim? Bibliotekarz? Tak, pisze, to może być pisarzem. Ktoś, kto pisze książki. Jeszcze może chodzić do szkoły, to pisze te litery. No tak. A ten pan w ubranku w czerwone groszki, to kto? Ma taki czerwony nos, stoi na rękach. Dobrze, Martynko, to klaun. Tak. A tu ten pan w białym stroju z czarnym pasem, to kto? To jest. Mówiłeś, że też chodzisz na to. Na karate? Mikołaj chodzi do szkoły na karate. Czyli to był karateka, tak? A ten pan w czarnym fraku, w takim smokingu? Tu? Śpiewa, jak tak mama śpiewa. Dyryguje. Dyryguje jakąś orkiestrą, zobaczcie. Mikołaj. Tyle różnych pomysłów miał Archibald i nawet jakby został którymś z tych ludzi, to mama i tak będzie go kochać. Będzie go kochać. Dobrze, super, już. Już wracam do was. Podobała wam się ta bajka? Tak? A powiedzcie mi, jak kogoś kochamy, to co takiej osobie na przykład walentynki możemy podarować? Rysunek. Jakiś rysunek. Albo kolorowankę zrobić dla kogoś. Hania, co możemy podarować jeszcze? Bluzkę. Będziemy kawać się. Zaręczki. Pineczki. Ola? Pineczki i jeszcze kurczyki. I tu można jeszcze kupić coś, jak ktoś nie Można coś podarować komuś, tak? Jakiś upominek. A wy, co możecie podarować? Jak na przykład nie macie pieniędzy na prezent, no możecie namalować laurkę, ale na przykład rodzicom, co możecie
tak podarować? Jak myślicie? Zrobić coś, ale tak za darmo, jakbyście nic nie mieli. To co możecie powiedzieć rodzicom takiego ważnego w walentynki na przykład? No, ale posłuchajcie, co o to was pyta pani. Jak nie mamy pieniążków, na pewno to nie dziękujemy. Co możemy zrobić, co możemy powiedzieć naszym rodzicom? Martynka, jak myślisz? Można im zrobić kolację. O, pięknie, można im zrobić kolację, ale co możemy powiedzieć im, że ich co? Że ich kochamy i ja myślę, że rodzice, czy nawet dziadkowie, bardziej niż z tych wszystkich prezentów ucieszą się z tego, że powiecie im, że ich kochacie i ich mocno przytulicie. To co, umawiamy się, że jak wrócicie dzisiaj z przedszkola, bo do niedzieli możecie zapomnieć, to mocno przytulicie rodziców i powiecie, że ich kochacie? Tak? No to świetnie. I dziadków, i babcie, ale też na pewno, na przykład w przedszkolu, macie ulubionego kolegę lub koleżankę. I jemu też, im też możecie powiedzieć, że ich bardzo lubicie. Możecie też ich przytulić. Zresztą mam dla was takie zadanie. Pani Iwonko, tam w worku powinien być taki motek wódki. Tak, tutaj mamy. Zabawa będzie polegała na tym, że usiądziecie później w kółeczku, pani Iwonka weźmie włóczkę na palec, nawinie sobie początek i rzuci motek do kogoś w kole i powie mu coś miłego, jakiś komplement, tak żeby ktoś się poczuł bardzo miło i wyjątkowo w tym dniu. I ta osoba znowu nawinie sobie na palec trochę włóczki i rzuci ten motek do kogoś innego i tej osobie też powie coś miłego. I zobaczycie, w ten sposób zrobicie taką pajęczynę. Pajęczynę dobrych uczuć. Podoba wam. Spróbujecie później? Dobrze, to będzie później. Dobrze. Kolejne wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby z tyłu, zobaczcie za sobą, macie takie olbrzymie serce z różnymi naklejkami. I trzeba znaleźć tym wszystkim rysunkom, które tam są, parę. Pani Iwonka da wam też takie kwadraciki, które będziecie musieli odnaleźć i przykleić taśmą właśnie obok albo na tej parze, żeby każdy rysunek nie był sam, tylko żeby miał kogoś do pary. A para to ile osób, albo ile rzeczy? No, ile to jest? Popatrzcie. Policzymy. Je. Tak, czyli para to... Dwa! Brawo! Para to dwie rzeczy. A dla kogoś, kogo kochacie, bo mówiliście, że można wręczyć upominek, mam dla was taką propozycję, żebyście zrobili serduszka. Dostaniecie później od waszej pani taką specjalną masę z brokatem, która będzie się ładnie świeciła i zrobicie serduszka. Są tam też takie wstążeczki, więc będzie można w nich zrobić otwory, przez które przełożycie wstążeczkę i będziecie, jak wyschną te serduszka, będą, myślę, pięknym upominkiem dla kogoś, kogo lubicie lub kogo kochacie. Dobrze? A pochwalicie się później waszymi pracami? No to super, to ja się będę już z wami powoli żegnała. Było mi bardzo miło się z wami zobaczyć i mam nadzieję, że niedługo już zobaczymy się, na przykład odwiedzicie naszą bibliotekę i uda się już tak normalnie z wami spotkać.
powiemy, co powiemy? No. Najpierw podziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.